Tą koleżankę muszę uwiecznić koniecznie. No. Tutaj proszę pani tutaj, żeby były. Słucham? Żeby panie siedziały. Niechcący panie pewnie tam wyjdą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. Jestem pod wrażeniem głosu pana Bronikowskiego. Ja też próbuję tak pięknie mówić, jak on, żeby tak brzmiało. Proszę państwa, to już szósty wieczór. Nasz szósty wieczór festiwalowy, 13. Festiwalu Ogrody Muzyczne. Ten festiwal poświęcony jest Litwie i naszemu wielkiemu kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu. Proszę, który tutaj jest wystawa, radzę obejrzeć, bardzo ciekawa, którą przygotowano z okazji Festiwalu Ogrody Muzyczne Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego. A te trzy flagi, przypominam, to jest symbol naszych ogrodów. Każdego roku zapraszamy kraj, który obejmuje 1 lipca prezydencję w Unii Europejskiej. W tym roku ten zaszczyt przypadł Republice Litewskiej, naszemu bliskiemu i drogiemu sąsiadowi. Ta pierwsza flaga to jest litewska, a druga, sprawdziłem, czy ktoś wie? Irlandia, brawo, która była krajem poprzedzającym Litwę. No trzecią to jest państwu wiadomo, znana z widzenia i czwarta już też, bo już 10 lat jak powiewa w naszym kraju, między innymi nad gmachem prezydenta Rzeczpospolitej i premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę państwa, to tyle tytułem wstępu. Przykro mi bardzo, ale muszę jeszcze raz powiedzieć, że nie mamy programów. Państwo się dopytują o nie. Nie przypuszczaliśmy, że tak szybko one wyjdą, jak to się mówi kolekwialnie, ale we wtorek już na pewno będą. I bardzo zachęcam do zrobienia zakupu, ponieważ po pierwsze program jest o tyle interesujący, że jest tam wiele interesujących rzeczy. A po drugie, jak państwu powiedziałem, można wygrać, bo gramy o plebiscyt publiczności, o nagrodę publiczności dla najlepszej projekcji 13. festiwalu. To się nazywa Nagroda Złotej Konewki, a państwo możecie w niej brać udział poprzez wypełnienie kuponu, który znajduje się w tym oto programie i wrzucenia do skrzynki, która będzie już czynna od przyszłego tygodnia. A przypominam, że nagrody bardzo, bardzo interesujące i dwuosobowe, a nie tak jak w zeszłym roku były jednoosobowe. To było po prostu nietaktem z naszej strony, przyznaję się bez bicia. Będą trzy nagrody. Pierwsza nagroda, czterodniowy pobyt w Wilnie, w Trokach i chyba w Kownie dla dwóch osób. Druga nagroda, trzydniowy pobyt w Wilnie, w Trokach i dla dwóch osób. I trzecia nagroda, również dwuosobowa, jednodniowa do Wilna i do Kowna. Ale ktoś, kto wygra, najlepiej gdyby tego dnia, kiedy będzie wyjazd, znajdował się na Suwalszczyźnie albo na Mazurach. Także zachęcam, będzie miły czas, a ufundowały te nagrody dwie agencje, Sambia, agencja turystyczna i Litwa Travel. I dziękujemy im za to, a państwu życzymy dobrych efektów w konkursie, znaczy wyboru najlepszego. Gewisiusa. Edri, nie, bo uczono mnie, jak to naprawdę się wymawia, ale pan Stasy sam to zrobił. Proszę. Dobry wieczór. Lava Diena. Czy mogę prosić, żeby pan się przedstawił tak po litewsku? Stasis Eidrigevičius. Stasis Eidrigevičius. Proszę.
Chciałbym zapytać Państwa, ile osób na tej sali rozumie litewski język? Proszę podnieść ręce. Ile osób? Troszeczkę jest. Dobrze. Będę miał prezent dla Was. Proszę, proszę. Trochę mam tremę, bo się długo uczyłem tego wymowy, ale widzicie Państwo, nie udało się, ale potem było ładnie, ale musiałem usłyszeć ten ton. Drogi gościu, to wielki zaszczyt dla nas, bo jest Pan Litwinem mieszkającym w Polsce od 35 lat chyba, prawda? I a nawet i więcej trochę. I urodził się Pan na Litwie, urodził się Pan niedaleko Poniewieża. I bardzo zapamiętałem gdzieś w Pańskim takim dossier, jak Pan miał pierwsze już takie ciągoty, że tak powiem, w kierunku sztuki i zaczął Pan coś tam rzeźbić w drzewie. A ojciec Panu powiedział, idź do lasu, synku, i weź sobie drzewa i sobie tam rzeźb. Coś takiego bardzo miłego i to mi utkwiło bardzo w pamięci. I potem Pan, proszę obrazki, będą nam towarzyszyły obrazy i różne dzieła Pana Stasisa z wielkiej wystawy retrospektywnej, która w 2011 roku odbyła się w Wilnie. Ale one będą tylko ilustracją, być może Pan, widzicie Państwo, mamy tu po litewsku i to będzie nam towarzyszyć, autor własnej osobie. No ale poszedł Pan potem do lasu, ale potem skończył Pan Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie. No i powiedział Pan bardzo piękną rzecz, też Państwu zdradzę. Ja zapytałem Pana, a gdzie, jak to się zaczęła Pański kontakt z Polską? A Pan mówi, że właśnie przez czasopisma polskie. Ale to Pan zaraz o tym powie. I przez ciche prezenty. Niech Pan powie, co to były te ciche prezenty. Ciche prezenty. Jest taka dziedzina sztuce ex libris. Znak z książek. W tych czasach, kiedy ja studiowałem, to były inne czasy. To miało odpowiednią nazwę. To były czasy takiego zniewolenia człowieka i szczególnie ludzi sztuki, ich fantazji. Ja pomyślałem, jeżeli ja będę tworzył małe graficzki w tych pracach, będę pokazywał swoją fantazję, to nawet jeżeli nie przyjmą na wystawę, jeżeli tego nawet nie wystawię, to mogę sobie półce to trzymać spokojnie. Ale wtedy z Polski napisał mi taki jeden pan, Edmund Puzdrowski z Bydgoszczy, list, bo był mój taki pierwszy ekslibris, który nazywał się Imkiet Manierskiej Tigit. Pierwsza litewska książka zwracała się do czytelnika z takimi słowami Imkiet Manierskiej Tigit. Bierzcie mnie i czytajcie. I to był ten ekslibris, może zdecydował, że ta droga doprowadziła mnie do Polski i do Warszawy. Ponieważ jak Edmund Puzdrowski napisał mi ten list i zaprosił do Bydgoszczy. To był też powód, żeby uczyć się polskiego. Polskiego uczyłem się w Wilnie, kupiłem takim księgarni drogistę i taki podręcznik zeszyty. Gawarim po polski. Gawarim po polski. Ja to kupiłem, zobaczyłem, że nie jest taki trudny ten język, bo niektóre słowa z rosyjskim mi było takie podobne. Ale ponieważ mój wykładowca Działksztas, kiedy była taka praktyka letnia, studenci malują, no wiecie, czasami malują, czasami nie malują, ale to jest praktyka letnia. I mój wykładowca zostawił tak książkę na dworze i ta książka tak leżała i mi to tak zaciekawiło. Co to za książka leży, którą czyta mój wykładowca? Bo ja zawsze jestem ciekawy świata. Patrzę, polska książka. I wtedy jeszcze nie znałem polskiego, myślę. Jeżeli on czyta po polsku, to dlaczego ja nie mogę czytać?
to był też taki bodziec, że wykładowca, który ciebie uczy malarstwa, to znaczy też uczy i życia, i tak, taka cicha porada. Cicha porada, jeżeli nie znasz tego języka, to poznaj. I to było bardzo dobry znak, bo ja zwykle jestem taki jak pszczółka, taki troszkę pracowity, rysuję wszędzie z książeczką, chodzę, szkicuję, jak podróżuję. Zawsze ze mną jest ołówek. Czy on krótki, czy on długi, ale ołówek. I czasami torby ich nawet 50. I czasami jak mi, bo wiesz, że w samolotach nie wolno wozić noży, nie? To jak mi już te ołówki tak trzeba temperować, a nie ma noża, to wtedy albo teatrze siedzę i myślę, już skończył się ten grafit, rysuję nawet tak, ciskając do papieru relief. To znaczy ołówek jest zawsze ze mną, bo to głównie fiksuje swoje pomysły i fiksuje nie tylko pomysły, fiksuje też swoje myśli. No, a jak z tymi cichymi prezentami? Zaczął pan robić te... Ex-libris, dobrze. Ex-libris i ja wtedy, ponieważ ta pierwsza podróż dla mnie do Polski była bardzo ważna, ja wtedy byłem największym turystą, jaki tylko mogłem. Już jak wysiadłem na dworcu gdańskim, wtedy pociąg zatrzymał się, umiałem ludzi zapytać po polsku, jak mi teraz dojechać do Bydgoszczy. Powiedzieli, że muszę wziąć tramwaj, dojechać do dworca, wtedy nie było centralnego, tylko główny, dworzec główny i tam wziąć inny pociąg. Dla mnie to nie było takie proste, ale dałem radę, pytałem 100 razy różnych ludzi i dojechałem do Bydgoszczy. I wtedy w Bydgoszczy zobaczyłem Muzeum Sztuki. Jak ja zobaczyłem to Muzeum Sztuki, polską sztukę i dawną, i współczesną, to tak jakby mi oczy otworzyły się, że ta sztuka jest taka różna, tak dużo różnych postaci, różnych kierunków. No i wtedy, nas bardzo miło, ale wtedy ja intensywnie właśnie robiłem te małe ekslibrizy, ciche prezenty. To były ciche prezenty, na przykład dla Józefa Szajny, dyrektora Teatru Studio, później dla Magdaleny Bakanowicz, dla Czesława Niemena i dla szeregu innych ludzi. Nawet ci ludzie nie wiedzieli, że ja im stworzyłem to mały prezent. Później ja na ulicy raz zagadywałem Czesława Niemena i mówię, że ja mam jemu graficzkę, tylko nie mam przy sobie. On mówi, dobrze, to proszę przyjść do Teatru Narodowego, tam on wtedy współpracował z teatrem. Ale potem z Czesławem Niemenem też nawiązała się taka przyjaźń głębsza i zaprosił mnie do domu, ja jego do pracowni, on był na promocji mojej książki. Także to był tak jak twórca. Twórca zawsze, jak rozmawia z innym twórcą, to wtedy jest takie dopełnienie się. Bo ja na przykład, jak oglądam balet, czy oglądam sztukę innego rodzaju, to jest takie karmienie ducha mojego. Jeżeli dzisiaj będzie ten, później po moim występie, tutaj w naszej rozmowie, będzie film Barbora Radwilajty. Opowiem bardzo ciekawą rzecz. Mój profesor Jonasz Warzas powiedział, jedź, bo ja studiowałem w Wilnie, jedźcie do Kowna, tam gra taka aktorka Ruta Stalilunajte, gra Barbory Radwilajty. Mówi, i to jest genialna rola, jedźcie. I ja wtedy zrobiłem właśnie ekslibris dla Ruty Stalilunajte. I jak teraz, jak byłem w Kownie, dowiedziałem się, że ona niedawno zmarła. I tak pomyślałem, ja z nią nie miałem dużej rozmowy, długiej rozmowy, ale ludzie odchodzą. No właśnie, jak ludzie się pamięta. To jest, tam też pan tak ładnie powiedział, że ex libris jest częścią pańskich ogrodów. Mi się to bardzo podobało, bo jak mówiłem, że to ja z ogrodów, to pan mówi, ja też mam swoje ogrody. No a więc niech pan powie, jakie to ogrody są, bo ma pan ich dużo. Ogrody. Dobrze. Jeżeli państwo może widzieli jakieś moje książki dla dzieci, ilustrowane, rosło całe pokolenie na Litwie, Polsce i za granicą. Ilustracje dla książek.
Zrobiłem tych ilustracji książek może około 40. Potem plakaty. Plakaty zrobiłem swoje w ogóle około 300. I w Wielanowie, Muzeum Plakatu, jakieś 10 lat temu odbyła się moja duża wystawa. I te obrazy, które idą, to oczywiście idą z Narodowej Galerii wspaniałej, pięknej, niedawno zbudowanej Wilnie. Sale absolutnie nie mogę powiedzieć, że to tak jakby Centrum Pompidou ktoś miał wystawę. Było bardzo profesjonalnie pokazane i zaprezentowane. W każdym razie, to jest ilustracja książki, plakat, potem pastele. Tutaj na ekranie teraz idą techniki pasteli. Technika pasteli jest ze mną związana od wielu lat. I tam czasami, tam na przykład praca powstała w Japonii. W każdym razie, jak wędruję, to tam i tworzę, i też tak z sobą wożę tą walizeczkę, i czasami ją otwieram, pokazuję, i tak wygląda moje życie. Teraz przeglądałem na półce książki u mnie i trafiłem na bardzo ciekawą rzecz. Znalazłem malutką książeczkę, zresztą Państwu pokażę, ale to zaraz powiem, jak ona nazywa się. Anglim and Berger Dosies. Rasa, gdzie rasa nasza jest? Rasa wyszła? Nie, dobrze. Anglim and Berger Dosies, to ja sam wytłumaczę. Węglem na na skorupie brzozy, tak można powiedzieć? Tak węglem na polską. Węglem, Anglim and Berger Dosies. Okazuje się, tutaj znalazłem dedykację od Grażyny Didelity. Bardzo dobra litewska graficzka, która ilustrowała tą książeczkę. A ta książeczka to są pieśnie ludzi, którzy byli wywiezieni do Syberii. Jeden wiersz przeczytam, a potem w skrócie powiem po polsku. Traukinis. Šimtas vingių. Šimtas vingių. Šimtas vingių. Šimtas klonių. Šimtas upių. Šimtas girių. Kad negrįžtum, kad negrįžtum, kad negrįžtum, kad nedrįstum, kad nedrįstum, kad nedrįstum. Iš žydriųjų vasarojų, iš geltonų, į pusnynus atnešė, iš atvilko, atpuškojo, į sniegynus. Sušvilpė, piktai nusikvatojo, kad atvėstum. Tura byla vėžiona na Siberiją. Vierš nazyva się pociąg. Skrócie powiem tylko o co chodzi. Sto zakrętów, sto rzek, sto lasów, żeby nie odważył się wrócić. Z pięknych poli, z żółtych i w śnieżne krainy, w śniegi, przytaszczyli, przywieźli w te krainy śniegu, krainy